Oh,
Jesteście? Jesteście już. Witamy was serdecznie na tej ziemi szówskiej. Kochani, tutaj jest taka kolejeczka. Na razie myślę, że będzie coraz mniejsza albo coraz większa. Do Grochóweczki, coś tam jeszcze do Grochówki zapraszamy. Jakieś napoje. Ale szczegóły to Boguś powie. On tutaj od strony organizacyjnej więcej wie. Boguś, proszę cię bardzo. Jeszcze chyba nie zapomnieliśmy grochówki, smaku grochówki tamtegorocznej. Już jemy tegoroczną. Tyle minęło czasu, ale jak to szybko leci. Dzięki, że jesteście z nami. Oczywiście możemy jeździć tymi pięknymi okolicami dzięki uprzejmości pana wójta, którego wciągnęliśmy w te klimaty motocyklowe i myślę, bardzo głęboko w nich siedzi. I wspólnie chyba będziemy kontynuować dalej tą tradycję. A w przyszłym roku ćwiartka, oczywiście nie do wypicia, ale 25. kolejny zlot motocyklowy, więc już jesteśmy w tej chwili najstarszym zlotem w Polsce. Zresztą widać, nie dość, że jesteśmy najstarsi, to jeszcze jesteśmy coraz więksi. Ten ogon węża sięgał dzisiaj bardzo, bardzo daleko. A mniej więcej tak będzie wyglądała zabawa. Stoimy tutaj, jemy grochóweczkę. Mamy pokaz motocyklowy, piękny, różnych fajnych umiejętności. Na pewno podziwialiście już nie nas, stąd teraz będziemy mieli go również za chwilę. Około godziny postoimy i ruszamy tak paradą jak w roku ubiegłym, czyli w kierunku ronda, później w kierunku Lubaczowa i przez Oleszyce lasem wracamy do Radawy. Jeszcze chwileczkę poczekamy, aż nasz kolega z Przemyśla Słoniu uraczy nas tutaj swoimi umiejętnościami. Ja mam tylko taką prośbę, jeżeli będzie jeździł, nie wychodźmy za te taśmy, za barierki, ponieważ chodzi o nasze i jego przede wszystkim też zdrowie, więc jeżeli będziemy tam prosić o odsunięcie się, posłuchajcie tych rad, bo to chodzi tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo. Słoniu, jak będziesz gotowy, daj znać i będzie można zaczynać. Witamy również przedstawicieli mediów. Oczywiście mają teraz okazję pofotografować, nagrać to, co kolega pokazuje. Myślę, że jest to fajny pokaz. Może nie wiedzą, ale dla was płynie.
Są ładne blachy, są koszulki.